O. No to są tak, to są spalam się i spala się dwie części. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. A, ty, dobra. Kupiłem antologię, ale na CD-ku. To ja sobie patrzę. Shine on you crazy diamond. Panowie jak dzieci, dzisiaj jest z nami dwóch Krzysztofów. Krzysztof i Krzysztof. Tak, cześć. Którzy co super, lubią? Tak. Kasety i magnetofony. No, też. Tak, a Krzysztof przyjechał po magnetofon właśnie. Krzysztof przyjechał po magnetofon z Gliwic. O, z Gliwic. Czyli o której musiałeś wstać? No, nawet nie pytał, o 5:00. O 5:00. I to jest twoje, cacko? Tak, SB 9, 5. Po to przyjechał Krzyś. Nieźle. Czyli zobaczyłeś to w internecie? Powiedzmy. Powiedzmy, na filmie. O Boże, jeszcze masz tu. A zobacz, wiesz co, delikatnie włożyłem po prostu ten, bo tak kupiłem po prostu te kasety, zobaczcie. Ale pokaż, daj rejestr, bo to warto. No to jest ten, to jest daj rejestr, zaraz wam pokażę, jaka to jest wersja. Zobaczcie, po numerach to tam sobie też tego, to jest Chromium na chromowej. Czyli, i zobaczcie, Vertigo oryginał, Chromium dioksid. I tutaj nawet logo poligramu ma. Tak, tak, tak. No, oryginalna kasetka znumerowana. Chodź przerzucimy je trochę. Co ciekawsze pokażemy. O, patrz, Sultan of Swings, ale to już jest ten z RMA. To już jest tak, to już było polskie, ale to ja miałem to na będziemy CD. Tu przerzucać. Ta nie? Wersja na CD wyszła, wiesz co, też Super Audio CD wychodziła też. Co tu jest? Sherry. Running Wild. Tak, 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 tak. Proszę bardzo. Anna Maria Jopek. Sher. Greatest Hits. Nie, oryginał, zobacz, nie, Krzysiu. Ale tak patrzę, czy... Składak jakiś pewnie. Składak, właśnie. Składak, ale oryginał, bo jest z hologramem. The Cranberries. Jobkowa, Ania. Mark Almond. Też to jest fajne. Alan Parsons Project, proszę bardzo. Stare dobre kapele. Simple Red. Jethro Tull. Też oryginał. O, zobaczcie. Deep Purple. Deep Purple, tak. Ja mam 2+1. Ładnie te kasety wydawane niektóre, nie? No i niezniszczone. Ale to nie znam. To jest metal jakiś, bo to jest z Metal Mindu coś. Nie znam tej kapelki. Zobaczcie, ja tutaj o metalowych, a wy jakaś klasyka rocka. Widać różnicę pokoleń, panowie, poczułem się młody. Gweno Apes. Chris the Bark, to jest było moje kiedyś ten dzieło, proszę cię, wygięto. O, ma na muszko. Belinda, Carlines, 2+1. George Mike. Ewa Demarczyk. Belinda. Tu masz najpopularniejszą płytę kiedyś w Polsce. Wow, ale wiesz, że ja to mam też chyba gdzieś na winylu teraz. No, ale bardzo fajna. Ja o, tu jest też fajny Alan Parsons. Fajny kawałek na tej, ten One Rap. O, też fajne wydanie. Tak, stare. W oryginale, tak. Właśnie wiesz co, zauważyłem, że niektóre kasety oni wydawali też na chromówkach właśnie, czyli na tych dużo lepszych. Anna Maria Jopek znowu. No, Jean-Michel Jarre. No i za Sansui. Lepiej się w ogóle chyba starzeją, wiesz, te kasety, w sensie, że lepiej grają po latach też. Wiesz co, tak, ale może my mamy słuch gorszy? Może, może. O, i Metallica. Jest Metallica też. Za chwilę już będzie koncert na Narodowym. Na pewno coś z tego albumu też zagrają. Nick Cave. O, też kapitalny album. Tak. O, ale mam to na winylu. Też moja ulubiona płyta Płynu. Słuchajcie... Alan Parsons, Made in Heaven. Skorpionsi. O, proszę. Hot in Heavy. Bardzo fajne. Zobaczcie to jest. Patrz co znalazłem. Nirwana. I New York. To jest kurna fajny koncert. No, fajny kurczę. Koncert. Stawiamy tutaj. Tak, nie? O, ja też mam. Queen. Kitaro. O, Kitaro to jest chłop. Phil Collins, zobacz. O, i Piotr Szczepanik. Są takie tutaj kurna sztosy, że zobacz, Justyna Steczkowska, już dawno jej nie słyszałem na żywo, proszę, znaczy w ogóle w telewizji, nie pokazuje się już, proszę ciebie, w tych. Bo nie oglądasz telewizji, tak jak ja. Pokazuje się, ale patrz, jest Queen. Pytanie z Arioli, to musiał być jakiś miłośnik też włoskiej muzyki, bo tak, tutaj już Ramackiego widziałem kilka kaset. No, a ja tutaj znalazłem Blue System. O kurde, to będzie sztos na pewno. Foreigner. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Ace of Base. Fajnie to było. Santana. No, dzisiaj tego słuchamy już Santana. Dziś muszą być wykasowe. O, Enigmę widzę masz. Tak, tak. O, ktoś dzwoni. Cranberries. A to pewnie ten już dzwonił. A może żona dzwoni? Co by żona chciała od ciebie? Ile zobaczę, patrzę, tu jeszcze drugi karton zaraz. Słuchaj, 400 kasek. Patrz, jakie podwójne wydanie. Bołego? Skaldowie. A, Skaldowie, myślałem, że to Boły. Ale ciekawe te pudełka takie. Tak. Ja tutaj też krysalię znalazłem. Już nie ma gdzie to mieścić. Mówię, Krzychu, że fajnie wyglądają te pudełka, nie? Te, wiesz... Tak, te podwójne. A tu masz Skaldów. Ale wiesz, co jeszcze miałem gdzieś? Jest podwójne, takie tak zwane duże podwójne. Gdzieś mam odłożone. Gdzieś już znalazłem. Ale... A, że tak są jedna na drugą kasety. A, to też mam taką coś w domu. Mam coś takiego. Pokażę nawet te pudełko. Bo to też ciekawostka dla kogoś, kto... King Crimson znalazłem, panowie. Żar. Koncert z Lejoną. The Best, patrz. King Crimson. I to też nie polskie wydanie. Końcówka? Końcówka, końcówka. Sięgnęliśmy dna? Sięgnęliśmy dna. To Pet Shop Boys. Tak, ale druga część. Jeszcze musiała być pierwsza. Pewnie gdzieś jest. Może gdzieś jest. Co masz? Michael Jackson, History. Chyba The Very Best tam jest. Coś takiego. O, Metal to Metal. Immortal. Pink Floyd The Wall. Megadeth. To. I zobaczcie te podwójnie, nie? Fajnie. Jakieś wychodziły. Dwie kasetki masz w środku. Oasis. Oasis. Ciekawe wydanie. I Roger Waters and the Flash. Maxi, pokaż co to jest. Składaneczka jakaś. Tak, ciekawa, ale właśnie... A, Mili Vanilli, Eddie Grant, no. Fajne, fajne właśnie, tak wiesz. No, samochodówka taka, nie? Typowa, wiesz, do samochodu w trasę, tylko teraz... Ja jeszcze mam samochód, mam Golfa, wiesz, trójeczkę, to tam jest magnetofon, także... No, Krzysiek, a ty sobie zainstalowałeś, tak? Tak, ale tu masz, popatrz, że na tej kasecie, zobacz, to są same specjalne wersje, widzisz? Sandra, dlatego jest po 3-4 piosenki, a tu nawet tylko dwie. Extended version, no, tak. No, to właśnie fajnie. To może być ciekawa kaseta. No. Krzysiek, ja ci coś pokażę teraz, patrz. To jest akurat popularne, tych piersi jest dużo, ale zobacz, co tu znalazłem. Kult. No mam dwie takie. O, ty to masz zawsze dużo czegoś. Dwie takie same tu są gdzieś. O, Arthrosis. To jest też metal dobry. To była moja pierwsza kaseta, płyta CD. Pierwszy polska. Tak. My już są Amerykanie. Proszę tą z trabantem. Gramy, mamy glanę. O. No to są tak, to są spalam się i spala się. Dwie części, dwóch ten. Wiesz co, to no tak, nieosiągalne na winylu i na CD bardzo drogie. Batory. Tu jakiś metal też widzę. Ha, panie. To jest szukane. Satyricon. Klasyki same z black metalu. Dzieci, zapomniałem powiedzieć, że jak będzie mówił Krzysiek, to musisz mówić albo Krzysztofie i Krzyśku, albo coś takiego. Nie wiadomo do którego mówisz. Dobra, ale tutaj patrzcie, też rzadka rzecz. O, Brygada Kryzys. Widziałeś, Krzysztof? Patrz. Patrz, to też, bo tu też patrzyłeś. MTV Ibiza 2001. Welcome to Ibiza. Co tu mamy? Madonna. Eddie Grant. Też takie wersje, ty patrz, ten. No bo to widać taka seria. Eddie Grant, Electric Avenue. Talking Heads. Stare, dobre kawałki. Czyli mogą troszeczkę, tyle miejsca mają, zobaczcie, i mogli trochę większą czcionkę dla nas porąbać. Dlatego właśnie wybieram winyla. No nie, większa ten. No i tak dobrze, że to wiesz. Ale już wtedy mieliśmy po 20 parę lat, jak żeśmy to czytali. Nie mówmy o wieku. Nie znam tutaj niektórych wykonawców. Jean-Jacques Smouty. A to nie, to jakieś... No trzeba byłoby to... ale czasami wiesz, jak jest klubóweczka. W końcu Ibiza. No. Usłyszysz muzykę, to znasz, ale nie wiesz kto to... Tak, to śpiewał. Miało być o magnetofonach, zaczęliśmy od kaset. Tak, ale wiesz co, ja po prostu tych kaset przekładamy, bo nam się czekamy na, wiesz, na dostawę jakiegoś przez ciebie tego regału. No nie, na ten. To mam dla ciebie regał. Na kasety. Wilki. Mam dla ciebie regał. Tak? O, no to super. Zobacz, kusze roki, słynne kusze roki, które są kasetach. Na kasetach. No bo na CD na tym, a tutaj jeszcze na tym nie widziałem na kasetach. Też masz, widzę, daje strzelnie. Co tu jest? Mother Talking, Back for Good. No, składaneczki fajne. Właśnie tak. To jest Tool, to jest drogie. Patrzyliśmy, to jest, proszę Ciebie, dosyć poszukiwane i drogie dosyć. Jakby ktoś nam Tool to jest legenda z widzów. To jak to wycenić? Tak, jak to wycenić i czy może ktoś jest zainteresowany tą, bo kasetę Tool Laterals. Tu mamy, o, już trochę z taktu, łam, ale też fajne kasetki. O, twój ulubiony Guns. Tak. Gramy dla mamy, czyli niedawno 26, pamiętacie? Był Dzień Matki. Można było... Pink Floyd znowu. Ja nie mogę, co z tymi Pink Floydami. Wish You Were Here znowu. I to jest wersja, słuchajcie, to jest wersja bez kodu kreskowego. EMI. I w tym okładce w oryginalnej tak jak wychodziło. To nie polskie wydanie. Tak. No jest oryginał Harvesta. Może też jest w tym, w chromie. Chrom. Pokryte chromem. Ja idę, bo coś Ci przywiozłem pokazać. Od Marka Widza w prezencie ta paczka ze Stanów USA. Bo się nie widzieliśmy jeszcze. Ty, ja nie mogę, dobra. Bajeczka. Przymierzamy na wizji. Czekaj, pochwal się. Pochwal się, co Ci tam Marek wysłał. Ty, no ty, jaka mówiłeś o Floydach? Proszę bardzo. Ty, no zobacz, a teraz przez 50 przymierz. Jest, nie? Ty, no od razu przymierzamy, kurczę. A zobaczcie, co ja mam, Samuraj i teraz poleci na to Pink Floyd. Samuraj to wiecie, piękna bluza. Samuraj na grupie jest nazywany Sansui. No nie, no jakby na Ciebie szyte. No kurczę, normalnie. Ja już dzisiaj w nie chodzę. Ja będę w niej z tym upale? Ja co tam, kurna, to upał, nie upał. Ja bym nie rozbierał. Ja bym się nie rozbierał. No zobacz, jak na rękawach masz pięknie, no, jeszcze wyhaftowane. Mareczku, szacun, fopa, coś tam się mówi tam. Szapoba, o. Po niemiecku powiedz, bo lepiej znasz niż francuski. Słuchaj, tak, dobra. Co ja, nie wiem, teraz skojarzyłeś mi tą bluzę. No to zobacz, co jest jeszcze dalej, bo widzowie też są ciekawi, bo jak ja robiłem unboxing, to twojej paczki nie otwierałem. O, no to super. Ramen roll. Nie znam. Ramen, wiesz co? A, zupa, ramen, no. Zupa, dobra, w Pruszkowie też jest ramen. Mareczku, jak będziesz, to Cię zapraszam, stawiam Ci ramen. Także dzięki. Tutaj wiesz, a bardzo dobry. Zapraszamy do tego. Co tu jeszcze mamy? Kolejna koszulka. From USA. A, Def Leppard. No zobacz, dzisiaj... To jak dla mnie. Tak, jak dla Ciebie, Krzysiek. Dla drugiego Krzyśka normalnie. Animal, Def Leppard. Piękna. Bardzo dobry gust ma kolega. Nie no, super. No. Jeszcze jedna koszulka. Hendrix. Jimi Hendrix. No to... Ta jest w ogóle fajny kolorek, taki pastelowy, ten także super. Podoba mi się. Emeczka. Idealna na upały. I Experience, czyli to jest album Electric Ladyland, tak? Experience, no dokładnie, to jest to, tylko że może takie gdzieś są z tym oryginalnym tym Electric Ladyland, te kobitki takie coś. No ale masz koszulkę bez kobitek, bo no masz kobitkę, no, no. Ale najlepsze, że ma M-kę, to go kolega dobrze wycenia. Karolina by mnie dopiero, wiesz, farbą wychlapała, bo teraz dzisiaj kupiliśmy farbę, mamy ławki malować tam na ogródku, te stare, no nie? Słuchaj, no dobra, no Pink Floyd, piękny. Dziękuję, Marek. Na pewno się jakoś odwdzięczymy. Na pewno się odwdzięczymy filmami też dla Ciebie specjalnymi, żebyś tam mógł sobie, wiesz, z krajem się z naszym tutaj, proszę Ciebie, asymilować cały czas. No i co tu dużo gadać. No. Dzięki serdeczne. No i dzięki, Marku, że oglądasz kanał. Dokładnie. I nas wspierasz. No, mówimy o tym Techniksie, że to było podzestaw. SLPJ2, tak. No. Wyłączony, ale nie chcę oddać za 5 dych. Nie chcę, nie. Nawet nie wiem, w jakiej to walucie musiało być, żeby to było 5 dych. W rupiach indyjskich. Takie są drogie? Nie, czekaj się. No, spokojnie, zaryzykuj. Nie. Zaufaj mi. Może w jenach to bym w ogóle stracił. 50 jenów to jest, bym jeszcze musiał dopłacić chyba. Bo tam jest po 0,0256, coś takiego. Oj, nie przesadzaj tam. Dobra, zrób dobry uczynek. Pokaż te magnetofony właśnie w końcu. Co pokaż? To są twoje. Tak, ale wiesz, nie moje. To jest tych do serwisu przyszedł, a ja też taki dziś jeszcze mam. GX75 i GX75 MK2. Na pozór nie widać różnicy, a widać różnicę już w klapce, ale tutaj już jest zrobiona wstawka tak jak 9.5, czyli do docisku Vibration Absorbing Cassette Stabilizer, czyli do stabilizacji kasety. Bardzo magnetofony dobre jakościowo, ale wybredne co do kaset. Tu już żeśmy się dzisiaj przekonali, że byle czego tu nie włożysz, bo albo się nie chce zamknąć, albo nie chce współpracować. I najlepiej oryginalne kasety dobrej jakości. Nie piraty z taktu. Tak. Tu też zobaczcie, pięknie się to otwiera wszystko. Tak, tutaj z pirat z taktem może być problem, może się nie domknąć. Przewijanie ale bardzo ciche. Różnice widać w otwieraniu i zamykaniu, inaczej tak, chodzą. Tak, tak, no. Dokładnie. Krzysiu, którego słyszycie głos tutaj z OFU, jest specjalistą. Ja przed chwilą mu zadałem pytanie, czy fajne są te Akaje i powiedział mi, że są fajne, ale Technicsy mają ładniejsze wyświetlacze. No, tak? 905. To 905. Porównujemy z 905. No tak, bo ma ten dłuższy ten wyświetlacz, tak, ale powiem wam, jest fajna rzecz, bo w tych Technicsach, co Krzysztof właśnie mówił o nim teraz, i te mają bardzo trwałe wyświetlacze w tych Akajach, tak, tak, że nie wypalają się, prawda? Czego nie można powiedzieć, bo Pionier ma podobny wyświetlacz, kolorystykę czerwone z białym i tam w Pionierach czy w CD, czy w magnetofonach, czy ze wzmacniaczach, po prostu zanikają strasznie szybko się te niszczą i nie jest to praktycznie, ja tego nie wiem jak to, czy ktoś to po prostu odnawia, bo mi się wydaje, że to nie jest, bo to jest po prostu kwestia wyświetlacza wypalonego i żadna elektronika nie pomoże, wymiana tam czy tego. Także, wypalają się i tyle. No, dokładnie. Czyli trzeba od pacjenta innego. No dokładnie, no ale to też, jeżeli to będzie stary pacjent, to tak samo. To tak chwila i też nie będzie świeciło. Przeszczepili starą nerkę do starego gościa, no to tam to nie bardzo. No nie, tam trzeba no, czy był piwoszem, czy nie był piwoszem. Jak był piwoszem, to dobrze, to znaczy, że była czyściutka. No. Tak. Także tak. No i to taka różnica w MH2 właśnie z tym dodatkowym Vibration Absorbing. I widać, jak widać po prostu po kasecie, nie? Ale z funkcjami, zobaczcie, wszystko jest to samo. Też możemy włączyć, display wyłączyć, prawda? Tu tak samo. No bardzo fajne, bardzo czytelne, ale tak jak mówił Krzysztof, ten wyświetlacz długi w Technicsie, tak zwany długi wyświetlacz szukany przez wszystkich, no jest to fajna ale sprawa. Różnica, trzeba powiedzieć, że bardzo chwalą też użytkownicy pod względem też Technicsa, że twierdzą nawet, że jednak Akai lepiej nagrywa, nie? No, troszeczkę może też jest do serwisowania bardziej skomplikowany. Tu jest dwie płyty, które są schowane jeszcze oddzielnie, także tutaj ja powiem, że tutaj jest, no dlatego on jest gabarytowo duży, nieprzypadkowo, bo jest tam powiedzmy tych funkcji, tych płytek elektronicznych jest sporo, prawda? Nie tak, że powiedzmy, że klasyczny magnetofon tworzymy, jest jedna płyta główna na dole, mechanizm i pusto, prawda? I transformator. Nie, tutaj naprawdę jest ta rozbudowana elektronika do sterowania tym biasem, do kalibracji, do tego wszystkiego, prawda? No tutaj jest dosyć fajnie, tak? No i oryginalnie pilot można kupić. A i wiecie co, tu jest fajnie, bo ten pilot do tego modelu jest dostępny pilot zamiennik i co ciekawe jest w oryginalnym kształcie, tylko z naklejeczką taką dziwną, która się odkleja, ale jest zrobiony w oryginale, czyli taki wąski, mały pilocik i w oryginalnym kształcie, nie taki zamiennik powiedzmy, ale tam gdzieś dopasuj sobie tam czy coś, nie, on jest fajnie zrobiony i za 60 zł, czyli nawet jak kupicie gdzieś pewnie taki, nie ma pilota, śmiało możecie sobie kupić go bez pilota, zamiennik działa, no tylko designersko będzie inny, prawda, no. Także tak, no tu zobacz pod spodem fajny korektorek ten uda. Też się przyda, o czym właśnie korektory, właśnie dużo ludzi mówi. Korektory kupują i ustawiają na przykład pod gramofon. Ble, dla mnie ble. Korektor jest przewidziany dla mnie, według mnie, tylko pod magnetofon właśnie. Ze względu na właśnie jakość kasety sprzedawaną na rynku. I tu niby jest dostęp do regulacji głowicy, ale tak jak już z Krzyśkiem gadaliśmy, to żeby to po prostu zostawić w oryginale tak jak jest, jednak nagrywać sobie na swoim magnetofonie i kasetę dopasować i wtedy możemy właśnie korektorem dopasować. No, ja podejrzewam, że już tych częstotliwości nie słyszę, 32 kHz, bo pewnie jak to standard jest do 20, ale jak jest, to jest, tak? No i to jest ten Sansui, którego pokazywaliśmy, nie? Ten tak, duszek. Tak, duszek, także po prostu automatyka steruje 4 pamięciami. Tu jest selekcja. Co sądzisz o tym duszku? Bardzo, że tak powiem, fajna sprawa. Masz czy nie masz? Nie, akurat nie. A chcesz? Nie, jak Radziu nie chcesz? Z tyłu. Nie mam już się tego trzymać. Korektor, to pokażę wam właśnie dlaczego mówimy o magnetofonach. Zauważcie, że korektor, każdy korektor praktycznie ma tylko liniowe, czyli zasilanie, wejście, wyjście. No i co? Odbiory? Dwa magnetofony. Tape A, Tape B. Oczywiście, że to jest liniowe, możemy podłączyć tu CD, ale no z taką jakością płyt CD, jak mamy dobrą, to ja bym już tego nie regulował, aczkolwiek każdy lubi tam sobie pociągnąć, sobie cykało. I to samo tutaj, zobaczcie, mamy Tape 1, Tape 2. Samo nam się narzuca, że to jest, powiedzmy, pod magnetofon, prawda? Pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, że o cenach magnetofonów. Mamy magnetofony na przykład tak jak tamte, co pokazaliśmy, te AKI GX 7595, no to wiadomo, że tam cena już jest w tysiącach, można nawet w dobrym stanie taki magnetofon kupić i to wcale nie będzie jakaś tam przesada, bo dobry magnetofon, tak jak Nakamichi Dragon czy RSB setka Technicsa, no to jest 10 tysięcy złotych lub więcej, tak? No. Ale to nie znaczy, że jak chcecie kasety odsłuchiwać sobie, no nie, to nie znaczy, że trzeba wydać powiedzmy jednokrocia, tak? Czyli powiedzmy sprzedawać nerki swoje. Mamy tutaj, zobaczcie, prosty magnetofon Kenwooda. Takie magnetofony na 3 silnikach, nie na 3-głowicowych, tylko po prostu na zwykłym stożkowej głowicy, tak jak kiedyś było jeszcze, zobaczcie tam jest sprzęt zakurzony, troszeczkę ten, ale to jest typowo czarne, jak czarny samochód, no niestety. Ty też masz czarny, tak? Radziu, też wiesz co to znaczy, no to zbiera kurz. No zbiera kurz i zobaczcie to. Ten magnetofon prosty, można go kupić pewnie za 400, może mniej, w zależności czy będzie jakimś po serwisie, do słuchu swoich starych kaset, które mamy gdzieś jeszcze schowane lub które chcemy po prostu sobie kupić, bo teraz naprawdę jest powrót do tego. Magnetofony chyba każdy ma ten timer, bo on jest przy braku napięcia, powiedzmy, może nam się włączyć nagrywanie lub play, prawda? No, wyświetlacz też elektronik, licznik elektroniczny, fajny, poziom nagrywania, balans nagrywania też, prawda? No poruszyłeś wątek, że robi się moda na kasety, więc pewnie moda na magnetofony przyjdzie za chwilę. Jeżeli chcecie właśnie kupić, to kupcie już teraz, bo naprawdę, bo potem to wszystko będzie zaraz szukanie i potem będzie płacz, że Boże... Tak z gramofonami. Tak, Radek, tak, wiesz, że o Jezu... Tak z winylami, kupić... teraz wszyscy narzekamy, że płyty mają jakieś kosmiczne ceny, tak, ale jak były tanie, nikt nie zbierał, zrobiła się moda. I teraz się tak, i teraz wszyscy mówią, wiesz, nie róbcie tego właśnie, że trzeba po prostu kupić teraz sobie magnetofon, nawet jak powiedzmy to jest 200-300 zł. Postawić go czy coś, no serwis zawsze da się zrobić później, gdzieś do jakiegoś serwisu. My też tak mamy serwis magnetofonów, to jest mniej więcej oczekiwanie nawet miesiąc, dwa, także to nie jest jakiś tam straszny okres oczekiwania. Ja na swój czekam 2 lata. No, wiesz, bo to specyficzny Sansui, tak? No. Także magnetofony wracają i to jest dźwięk analogowy, czyli najbardziej zbliżony do płyty winylowej, prawda? Czyli szpula, mamy takie 3, prawda, nasze ulubione analogi. Szpulowy, pierwszy, mastering do płyt winylowych. No i później mamy kasetę, tak? No, kaseta, czyli nasze 3 ulubione, prawda, analogi. Co, muszę oddać się trochę nauce. Lektura? Lektura, tak. Jakiś boksik? Music Death Orient, to jest muzyka orientalna, czyli jak zobaczcie. Wydanie w Berlinie. Parlofon. I tu jest tak, muzyka japońska, czyli kupimy cały zestaw, to mamy muzykę japońską. Tu mamy też japońska, Japan. Tu gdzieś były jeszcze inne państwa. Mamy z Chin, zobaczcie. Tu też jest z Chin. Klasyczne drama. Kunchu, Pipachi. O, Pipachi, masz faktycznie jakieś Pipachi. China. Czyli Azja. O, zjawy, patrz, zjawy. Ciekawe, czy będzie z Sumatry i z Borneo, czyli mamy Indonezję tutaj, tak? Jawa, Bali, ale zobacz co jest Bali, tak, Bali. Koeta. Też Bali? Też Bali. Ja to jedynie to mogę się popływać w Bali. Egipt, Egipten, czyli mamy Egipt. Tu nie ma Egiptu, to nie, dobrze jest, bo tu jest tam. Jednej nie mamy, słuchajcie, podkradli nam jedno, ciekawe co to było. Może... No, albo są gdzieś dwie wrzucone. Tak. Egipt. Trzeba będzie zerknąć, czy to jest na Discogsie. Egipt. Czyli po 2 z każdego kraju. No i jeszcze została nam ostatnia. Tunezja. Tunezja, tak. Nie ma niestety polskiej. nie ma radzieckiej, nie ma jakiejś tam innej. To nie był Orient. Czyli to jest Orient, tak. To wracaj do lektury, a widzowie, do lektury, subskrybujcie, książki, komentujcie. Zapraszamy na następne odcinki. Grzesio też się pożegna, nie Grzesio, Krzysztof. Czemu Grzesio dzisiaj? Boże, dwóch Krzysztofów, dobra. Tak jest.